Serdecznie witamy wszystkich hodowców, super gołąb, gości dziś w hodowli w tandemie Zaborowski Broma, którzy lotują w oddziale 0207 Legnica. Przybiliśmy tutaj, żeby nakręcić krótki reportaż, przedstawić tutaj hodowlę, bo z nami tutaj dzisiaj gości tylko kolega Eugeniusz, którego serdecznie witamy. Przedstawimy tutaj hodowlę, co nas skłoniło tutaj do nagrania tego filmiku, przedstawienia tej hodowli. Jest to, że kolega Eugeniusz od jakiegoś czasu jest tutaj mistrzem, można powiedzieć, sprintu, którego uczył się od znanego hodowcy, tego fachu od znanego hodowcy, kolegi Tadeusza Pałki. Jak i również, co nas zaciekawiło, jest również, lotuje gołębiami, które później zdobywają bardzo dobre wyniki w kategoriach standard. Tutaj w swojej hodowli może się już pochwalić dwoma gołębiami olimpijskimi, jak również z tej hodowli wywodzi się kilka gołębi, które reprezentowało nasz kraj na olimpiadach czy na wystawach, na spartakiadach. Może teraz powiemy tutaj, powie nam więcej kolega Eugeniusz o swojej hodowli, jak to się zaczęło, że przeszedł z lotów dalekich czy tych dalekodystansowych na sprint. Co go do tego skłoniło, jak to wszystko w jego hodowli wygląda. Także może kilka słów niech nam tutaj powie pan Eugeniusz. Nazywam się Zaborowski Eugeniusz, lotuję w oddziale 207 Legnica w tandemie z kolegą Bromą, który mieszka w Niemczech, w Oldenburgu. Początki mojej hodowli plasują się na lata 70. To były gołębie przypadkowe, w związku z tym dużo z nimi nie wiązałem nadziei. Dopiero na poważne hodowla zawiązała się, kiedy rozpocząłem życie zawodowe, kiedy przeprowadziłem się do Legnicy. Tutaj się wybudowałem, postawiłem gołębniki i tu lotuję do dnia dzisiejszego. Wspomnijmy może, panie Eugeniuszu, że wcześniej lotował pan na dłuższych dystansach, to znaczy na dłuższych. No, te kategorie C, maraton, miał pan dużo lepsze sukcesy w lotowaniu na tych dystansach niż na dystansach krótkich. Co pana skłoniło do tych dystansów, do lotowania na tym dystansie? Bo jak wiemy, przypomnijmy, że w tym roku pan jest mistrzem oddziału w kategorii A, mistrzem okręgu w kategorii A i drugim wicemistrzem w rejonie. Drugim wicemistrzem w rejonie. Także co pana skłoniło tutaj do lotowania na tym krótkim dystansie? Przez całe życie hodowli lotowałem gołębiami, całym gołębnikiem. I w związku z tym gołębie się bardziej przeselekcjonowały w lotach dalekodystansowych niż w krótkodystansowych. Jeden z lepszych wyników to byłem siódmy w Polsce w kategorii maraton. Ogólnie bardziej mi wychodziły loty dalekodystansowe, średniodystansowe. W kategorii A i B było różnie. Jeśli ją kończyłem, to wynik był marny. Odkąd poznałem kolegę Pałkę Tadeusza, kiedy zaprezentował mi swoją hodowlę, kiedy zobaczyłem na tej hodowli tyle wspaniałych gołębi, asów lotowych, wylatanych u niego w konkurencji nawet 5 do 7 tysięcy gołębi, po prostu te gołębie mnie urzekły i postanowiłem, że wprowadzę je do swojej hodowli. W 2012 zakupiłem pierwsze gołębie od Tadeusza. Z tych gołębi zakupionych w krzyżówkach i tymi gołębiami i krzyżówkami z tych gołębi w 13 roku osiągnąłem tytuł mistrza gołębi, mistrza okręgu gołębiami, gołębi młodych. W 2015 roku gołębiami Tadeusza wygrywamy lot finałowy w Gostyniu. Później w następnym roku, to jest 16, znów zdobywamy tytuł mistrza okręgu i 28 miejsce w regionie.
W następnym roku, 17, może zasilę się, posilę się notatką. W roku 2017 na oddziele osiągnęliśmy w kategorii A mistrza, w kategorii B mistrza, w kategorii C mistrza, w kategorii M pierwszego przodownika, kategoria D mistrz, kategoria D plus M mistrz oddziału. Okręg Legnica 2017 to jest kategoria A wicemistrz, kategoria C mistrz okręgu, kategoria D plus M wicemistrz okręgu. Region Opole, kategoria A 14 miejsce, kategoria C 16 miejsce. Mistrzostwo Polski, kategoria A 61 miejsce, kategoria C 71 miejsce. W następnym roku, 18, na oddziele żeśmy w kategorii A zdobyli mistrza, w kategorii B mistrza, w kategorii C drugiego wicemistrza, w kategorii D mistrza, w kategorii E mistrza, GMP mistrz, intermistrzostwo mistrz, młode mistrz z całości i z GMP. Okręg Legnica, kategoria A mistrz, kategoria B pierwszy przodownik, kategoria C pierwszy przodownik, kategoria D plus M wicemistrz, kategoria GMP drugi wicemistrz, intermistrzostwo wicemistrz. Region Piąty Opole, kategoria A drugi wicemistrz, kategoria B 42 przodownik, kategoria C 28, kategoria D 4, GMP 8, intermistrzostwo 19. W latach 2017-2018 zdobyliśmy 6 razy pierwszy konkurs, 4 razy drugi, 8 razy trzeci konkurs. Także jak widzimy tutaj, koledzy hodowcy, wyniki naprawdę super. Panie Eugeniuszu, coś więcej teraz o lotowaniu tutaj na pana gołębniku. Jaką metodą pan lotuje te swoje gołąbki? Lotuję tylko i wyłącznie samczykami. Samiczki siedzą w domu, czekają na wdowców. Czyli co? Czyli tutaj jest już, można powiedzieć, od A do Z ręka kolegi Tadeusza Pałki. Tak, kiedyś lotowałem całym gołębnikiem od pierwszego do ostatniego lotu. Teraz lotujemy, bardziej się nastawiamy może na kategorie. Te gołębie, które latają w A i B, nie idą już na kategorie C i maraton. Na maraton są inne gołębie, którymi dobrze lotujemy. Moje gołębie w sezonie oblatuję je dwa razy dziennie w granicach 45 minut do godziny. Między lotami ich nie wywożę. Stosuje pan jakąś motywację w tygodniu? Tak. W środę lub w czwartek robię wspólny oblot po południu. Jest to taki oblot motywacyjny. Gołębie wchodzą, siedzą tam w granicach 15-20 minut, rozdzielam. Jak to wygląda przed samym koszowaniem? Czy samczyki jeszcze widzą samiczki, czy po prostu samczyki są zabierane bezpośrednio? Przed koszowaniem pokazuję samiczki, to znaczy odwracam miski, wpuszczam samiczki. Pozostają razem w granicach 15-20 minut. Łapię samczyki do kosza, wywożę, samiczki zostają, czekają, zamykam je w celach, czekają do dnia następnego, kiedy wracają wdowce z lotu. A jak wygląda karmienie, tydzień pomiędzy lotami? Jak pan karmi swoje gołębie przed tymi krótkimi lotami czy dłuższymi? Jak to u pana wygląda? W związku z tym, że dotychczas karmiłem różnie, to znaczy z ręki, łyżką, mierzyłem, ważyłem, nigdy dobrze tego nie umiałem zrobić. Kolega Kociuba, prezes naszego okręgu, podpowiedział mi, namówił mnie i powiedział, że dla mnie najlepszy będzie sposób, kiedy będę leciał i karmił pełnym korytem. Więc nie mam kłopotów,
trzy mieszanki mieszam do siebie, sypię pełne koryto i mam spokój. Powiedzmy coś o sezonie gołębi młodych, bo macie też fajne wyniki, 2 lata z rzędu mistrzostwo oddziału w różnych tutaj kategoriach. Jak przygotowywane są gołębie młode u Was w hodowli? To znaczy są 2 razy dziennie oblatywane i gdy już kończy się sezon lotowy gołębi dorosłych, zaczynają się treningi gołębi młodych. Przed sezonem lotowym gołębi młodych są wywiezione w granicach 10-12 razy. Na odległości jakie zaczynacie? Odległości 30-35 km, bo tyle jest naszą autostradą do końca zjazdu Bolesławiec-Żary. Rozumiem. W trakcie sezonu pomiędzy lotami też trenujecie z wywózkami, czy gołębie latają po prostu tylko w koło gołębników? W czasie sezonu też wywożę gołębie w granicach 2 razy w tygodniu. I oprócz tego treningi systematyczne rano i wieczorem. A jak są karmione gołębie młode? Bo gołębie dorosłe są na pełnym karmniku, a jak jest to z gołębiami młodymi? Młode gołębie też są na pełnym karmniku. Także dziękujemy tutaj za kilka słów o swojej hodowli koledze Eugeniuszowi. Może teraz pokażemy kilka najlepszych gołębi rozpłodowych, kilka gołębi lotowych z tej drużyny A. Znajdujemy się teraz w gołębniku wdowców. Jak widzimy, bardzo nasłonecznione są tutaj te gołębniki. Tutaj na górze pan Eugeniusz tutaj zrobił taki świetlik. Spełnia dwie jakby role, jest doświetla tutaj ten gołębnik oraz tutaj jest on uchylny, czyli jest dodatkowa jakby wentylacja. Tu też widzimy też dodatkową wentylację. Tu w tej chwili gołąbków nie ma, bo robimy im zdjęcia. Są w klatkach, ale możemy zobaczyć, jak wyglądają właśnie tutaj cele. Gołębnik jest na rusztach, tutaj wysokość jest około 40 cm. Tych ruszt. Bardzo dużo świeżego powietrza. Gołębie tędy z lotu przylatują. Tu jest skok. O, teraz pokażemy drugi jeszcze bliźniaczy w sumie przedział taki. Tu mamy drugi przedział gołębi lotowych. W sumie takie same rozwiązania. Widzimy tutaj właśnie ten świetlik. Tu też z przodu jest taka woliera, też gdzie dużo światła tutaj wpada. Cele standardowe, pomane na pół. Tak tutaj wygląda przedział dla samiczek. On nie jest już tak oświetlony jak u samczyków, jak to widzimy. One siedzą tylko na takich tutaj spoczywakach. Samiczki tutaj przebywają przez cały sezon, one są tylko do obsługi. Jak wiemy, jak wspomniał wcześniej Eugeniusz, lotuje klasycznym wdowieństwem od momentu, kiedy poznał pana Tadeusza Pałkę, także go przekonał do lotowania samczykami. I one tutaj przebywają cały tydzień, są później wpuszczane do cel, do samców po locie. O, i tu jest trzeci przedział dla wdowców. Wyjście na wolierę. Tu jest ten świetlik właśnie, który doświetla i od razu pełni funkcję też tutaj wylotu powietrza zużytego. Znajdujemy się w gołębniku rozpłodowym, gdzie przebywają na co dzień gołębie. Większość to jest gołębie od pana Tadeusza Pałki. Również są gołębie niemieckie od hodowcy Bergmana. W tym momencie, jak widzimy, przebywają tutaj same samczyki. Te najlepsze gołębie rozpłodowe za chwilę pokażemy. Tutaj Eugeniusz nam pokaże te gołębie, bo już mamy je połapane.
To jest drugie pomieszczenie gołębi rozpłodowych. W tym momencie przebywają w tym pomieszczeniu same samiczki. One tutaj też posiadają taką wolierę bardzo obszerną. Pierwszym gołębiem, którego chciałem zaprezentować, jest gołąb mój, najlepszy w kategorii A. Jego numer to jest PL0207, 13 rok, 3189. Pochodzi, tak jak już wcześniej wspomniałem, z gołębi Bergmana i z krzyżówki z samicą Stefenik. Osiągnął w drużynie wynik 2,98. Drugim gołębiem, który wylatał wynik w kategorii A, jest gołąb o numerze 80. Pochodzi z gołąbków Tadeusza Pałki i wylatał wynik w kategorii A 5,09. Trzecim gołębiem, który wylatał w kategorii A, jest gołąbek o numerze 3842. Wywodzi się z gołąbków Bergmana i wylatał wynik 6,29. Czwartym gołębiem, który wylatał wynik w kategorii A, jest gołąbek o numerze 501. Pochodzi z gołąbków Bergmana i wylatał wynik w tej kategorii 9,1. Piąty gołąb z kategorii A, który pochodzi z gołąbków, wywodzi się z gołąbków Tadeusza Pałki. Jest to gołąb o numerze 1227 i wylatał w tej kategorii wynik 9,36. Ostatnim gołębiem, który wylatał wynik w kategorii A, jest gołąbek o numerze 1063. Pochodzi, wychowany z gołąbków Tadeusza Pałki i osiągnął wynik 13,43. Ok, czyli dziękujemy tutaj za pokazanie gołębi lotowej. Za chwileczkę pokażemy kilka par rozpłodowych. Najlepszym moim gołębiem rozpłodowym jest gołąbek o numerze PL0355, 14 rok, 4238. Wywodzi się z gołębi Tadeusza Pałki i na aukcji zostaną wystawione dwie jego córki. Jest to inbred na gołębia 1360, najlepszego rozpłodowca u kolegi Tadeusza Pałki. Najlepszą samicą rozpłodową jest u mnie samica o numerze DV5445, 14 roku, 786. Wywodzi się z gołąbków Heremans Custers. Jest ona w parze z tym gołąbkiem, co przed chwilą prezentowałem. Jest to moja para, najlepsza para rozpłodowa. Kolejnym gołębiem, którego chciałem zaprezentować, który jest u mnie w rozpłodzie, jest to gołąbek o numerze 3502 z 10 roku. Jest to gołąbek z hodowli Tadeusza Pałki. Wywodzi się bezpośrednio po synie 2203, który jest synem bezpośrednio 1360. Kolejnym gołębiem, którego chciałem zaprezentować, jest gołąb o numerze 3502. Wywodzi się z gołębi Tadeusza Pałki i jest to wnuk 1360. Następnym gołąbkiem, którego chcę zaprezentować, jest gołąbek o numerze PL0446,
2016 rok, 2357. Wywodzi się z gołąbków Tadeusza Pałki i on jest synem bezpośrednio Meteora. Kolejnym gołębiem, którego chciałem zaprezentować, jest gołąbek o numerze 6626. Wywodzi się z gołąbków Tadeusza Pałki i jest to podwójny wnuk 1360. Kolejnym gołąbkiem, którego chciałem zaprezentować, jest gołąbek, który wywodzi się również z gołąbków Tadeusza Pałki. Jest to gołąbek o numerze 882 i jest to podwójny wnuk jednego z najlepszych gołębi Tadeusza Pałki, 228. Kolejnym gołąbkiem, którego również chcę zaprezentować, jest gołąbek wywodzący się również z gołębi Tadeusza Pałki. Jest to gołąb o numerze 816 i wywodzi się z Małego Toma. Jest to wnuk Małego Toma. Kolejnym gołębiem, którego również chciałem zaprezentować, jest to gołąbek wywodzący się z gołębi również Tadeusza Pałki. Jest to gołąb o numerze 546. Jest to wnuk generała. Kolejnym gołąbkiem, którego chciałem zaprezentować, jest to samiczka o numerze 7424, która reprezentowała nasz kraj na olimpiadzie w Budapeszcie w 15 roku. W jakiej kategorii? Olimpijski standard. Ostatnim gołąbkiem, którego chciałem zaprezentować, jest to gołąbek o numerze 4871, który również reprezentował nasz kraj na olimpiadzie w Poznaniu w roku 2011. Również w kategorii olimpijski standard. Musimy również wspomnieć, że kolega Eugeniusz nie tylko lotuje gołąbkami w kategorii A i B, jak również pasjonuje się tutaj hodowlą gołębi i lotuje je w gołębie do kategorii standard. Miał tutaj już dwóch reprezentantów swojej hodowli na olimpiadzie, jak wcześniej wspomniał i ich pokazał. Jak również tutaj zaszczepił w duże grono hodowców tymi gołębiami i wiele gołębi tutaj, jak już wyliczył, około 10 gołębi było reprezentantami Polski na różnych olimpiadach i spartakiadach, ale może o tym więcej powie tutaj kolega Eugeniusz. Tak, zaszczepiłem naszych hodowców z naszego okręgu, to jest kolegę Gachowskiego Henia, który miał dwa gołębie na olimpiadzie, kolegę Kołodzieja Marka, który miał cztery gołąbki na olimpiadzie, kolegę Skibę Piotra, który miał dwa gołąbki na olimpiadzie. Ogólnie moim udziałem znalazło się 10 gołąbków na olimpiadzie. Na zakończenie chciałem podziękować Tadeuszowi Pałce za cenny materiał, jaki od niego otrzymałem, oraz za wskazówki, które mi w czasie sezonu udzielał. I po prostu, Tadeusz, dziękuję Ci. Także dziękujemy tutaj koledze Eugeniuszowi za przedstawienie swojej hodowli, pokazanie kilku gołębi lotowych i rozpłodowych i musimy o tym wspomnieć, że w niedługim czasie na portalu Super Gołąb ukaże się aukcja gołębi z hodowli kolegi Eugeniusza. W większości będą to gołębie po gołąbkach rozpłodowych, które tutaj kolega pokazał wcześniej. Jest to rodzeństwo gołębi, które wylatały u niego wyniki super w kategorii A. Także dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich hodowców. Dobry lot. Dziękuję.